tak sobie trochę w ramię i niestety na weekend zupełnie mnie wykosiło. Paręnaście godzin gorączki, ból ręki, no i o motocyklu nie było mowy. Nawet wczoraj nie czułem się najlepiej jeszcze. Zupełny spadek mocy. Próbowałem coś nagrać, nie wyszło. Wydawało mi się, że włączyłem kamerę. Nie włączyłem. Nawet przyznam, że nie jechało mi się zbyt dobrze. Miałem wrażenie, jakbym się męczył jadąc motocyklem. Jakbym za dużo musiał wykonywać rzeczy naraz. Niestety nie było to nic przyjemnego. Dzisiaj mam wrażenie, że już jest odrobinę lepiej. Może to i też kwestia tego, że gdy wstaję rano i patrzę na niebo, które jest bez chmur, widać, że będzie dziś piękny dzień, to też zaraz samopoczucie człowieka wzrasta. Dlaczego taka długa droga? Chce ci się tyle kilometrów nadrabiać? No tak jakoś dzisiaj chce mi się trochę pojeździć przed pracą. To coś w rodzaju terapii. Wjeżdżam w strefę, gdzie jest ciemno, pochmurno, a z daleka widać normalnie ścianę deszczu, więc stałem sobie na stacji. Wyciągam swój kombinezon jednoczęściowy, przeciwdeszczowy. No i zadowolony, więc co mi tam deszcz? Jadę. Dodam, że kupiłem go w dużej promocji. Połowę mniej niż cena pierwotna. Ale po chwili, kiedy deszcz się nasilił, a wręcz mocno
jest źle, zawiałem kombinezon. Specjalnie tak podwinąłem te wszystkie te takie materiałowe zakładki, żeby broń Boże nie dostawała się tam pod niewoda. A jeżeli już, to żeby nie przeszła przez zamek, który i tak jest podobno wodoodporny, ponieważ jest tam podszyte trochę gumą. Znowu ten kierunkowskaz. To jest. No i tej wody zbiera się coraz więcej, coraz więcej. Tyłek cały mokry już. Więc mówię, nie, no nie ma sensu dalej jechać. Bo jedyne czego się dorobię, to jeszcze grypy albo jakiegoś przeziębienia. Wracam, zdejmuję ten kombinezon. Patrzę i oczom nie wierzę, co kupiłem. No kombinezon podkładnie, tam ta guma jest na całym kombinezie, że tak zapowiem, maszynowo nałożona. Ale przy kroczu jest pęknięta. Także kombinezon, który kupiłem w promocji za pół ceny, mam dwa wyjścia. Albo jest do wyrzucenia, albo wpadłem na pomysł reanimacji. Nie wiem, czy na dłużej, czy na krócej. Ale postanowiłem jeszcze go nie wyrzucać. Dam mu jedną szansę. Kleję na niego no, taką taśmę skrojoną. Kupiłem specjalnie najdroższą, jaka była. Jakiegoś tam Pateksa. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Już niedługo zapowiadają znowu deszcze. A ja przyznam, że no, nie przeszkadza mi deszcz. Lubię nawet sobie pojeździć w deszczu. Jeździ się wolniej, ale mniejszy ruch. W trakcie dnia. Więc jeździ się w miarę przyjemnie. Jest gdzie się wysuszyć, to też tragedii nie ma. I zobaczę, jak ten mój patent z taśmą się sprawdzi. Teraz właśnie wjeżdżamy na Stary Brzeszcz. Bym to zrobił.
pieniądze, ani żaden spokój nie dałby mi w życiu tej radości, którą daje mi dwójka dzieci szczebioczących cały czas, kłócących się, skarżących na siebie. Nie wiem, nawet nie 10 metrów. Nie, po prostu. Czasami to jest tak, że to jest balkon w balkon. Prawie że. Ceny kosmiczne. A połowa mieszkań no takich, że no nie chciałby człowiek tam w żaden sposób ulokować pieniędzy na przyszłość. Ani też siebie i swojej rodziny. Cóż to za przyjemność płacić ponad 500 000 za mieszkanie, gdzie jedynym widokiem jest widok na przykład praktycznie z mojego podwórka, widok na stację benzynową albo na balkon sąsiadów.
gdzie jest tak niedaleko, że generalnie można sobie rzucić, kiedy ktoś zapomni, poprosić o ten pożyczenie kilograma cukru. No. Można narzekać na stare budownictwo, że szaro-bure i ponure. I wszystko wygląda tak samo. Ale sami zobaczcie, jakie wtedy tworzono tereny zielone. Oraz jakie odległości były pomiędzy budynkami. Nie było tego takiego ścisku. Wyglądało to mniej więcej tak, że z założenia, jeżeli budynek by się przewrócił, to rzecz jasna było absurdalne, to nie miał prawa zahaczyć po kolejnych. A teraz jedziemy przez morenę, którą można nazwać morzem betonu. Ale tu również nie ma się do czego doczepić, ponieważ jest sporo pozostałości terenów zielonych, a nawet współcześni deweloperzy, pomimo tego, że budują dużo wyższe budynki, też starają się zachowywać jakieś większe odległości pomiędzy budynkami, więc też tutaj nie ma co narzekać, żeby było jakoś tak mocno balkon w balkon. Coś czuję, że to będzie bardzo długi film. Nie wiem, ile już nagrywam, szczerze mówiąc. Dlatego może w tym miejscu podziękuję wam za te wszystkie łapki w górę, łapki w dół, za subskrypcję. Jest to bardzo miłe. Człowiek ma ochotę nagrywać więcej. Także zapraszam do oglądania. Komentujcie, lajkujcie. Subskrybujcie. Też bardzo miłe. Ostatnio mówiłem wam, a w sumie gadałem sam do siebie. Znowu ten kierunkowski. Skup się, człowieku. Ostatnio mówiłem, że o człowieku z kanału Viking z lasu, że objeżdża skuterem Polskę. Co roku jeździ tam w innym kierunku. No i zwiedza, pokazuje, co może. No i być może teraz w tym tygodniu, prawda, nie mam 100% pewności, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, niestety. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, nikt mi tam nie zachoruje, albo nie będzie jakichś tam ważniejszych planów.
spędzać wolny czas na świeżym powietrzu, głównie w lesie. Co prawda ziemnianek nie buduje ani chat, bo jest to zwyczajnie niemożliwe, żebym mógł sobie pozwolić na takie długie, kilkugodzinne wypady. Jak już jadę w las, to zazwyczaj zabieram swoje wiatróweczki. Kolejny pan na skuterze, który odmachał. Jadę trochę upuścić powietrza z baloniku, który dmucha się, nadmuchuje się przez cały tydzień pracy. Podziurawię ileś tam kartek, tarcz, to znaczy trochę puszek, jakiegoś owoca, warzywo. Postrącam trochę butelek. Zaraz człowiek czuje się lepiej. Trochę się skupi na jednej rzeczy. No bo jednak strzelanie z wiatrówek to głównie polega na tym, żeby się skupić. No i takie coś mnie właśnie odpędza. Ale też nie mogę tego robić tak na 100%, bo zazwyczaj moje wyjazdy do lasu zaczynają się o 5 rano. Godziny 7, maksymalnie okolicy 8. Mamy, mówię tutaj o jednych z nielicznych dni, w których mogę to zrobić. A mianowicie sobota lub niedziela. W sobotę za długo w lesie siedzieć nie mogę, ponieważ muszę wracać do domu, bo trzeba porobić zakupy. Obrobić się na weekend. A w niedzielę przyznam, że rano nie zawsze chce się w ogóle wstać. Te plamy oleju coraz bardziej na tych jezdniach widać. A w te upały trochę te silniki popuszczają. Skolernie niebezpiecznie. Może wyjść, że w tygodniu, bo tak na to wygląda, czeka mnie przyjemna wycieczka po półwyspie.
niewielkiej mocy, na szczęście też i niewielkiej masy. Mam już zrobione niewiele, bo prawda 2579 km aktualnie, czekam z licznika. A już coraz bardziej brakuje mi tej mocy, tego odejścia, tej płynności. Grzeje się pod tą kopułką, że już tak coś chciałoby się więcej. I to zupełnie nie chodzi o to, żeby jeździć i osiągać większe prędkości przelotowe na prostej, tylko żeby jeszcze większą sprawność w mieście uzyskać. No i w konsekwencji też pojemności i mocy, żeby dłuższe trasy były mniej męczące, wygodniejsze, przyjemniejsze. Cóż no, jestem facetem i jak najbardziej mam gdzieś w sobie tego chłopca, który gdzieś tych przygód szuka. I taka 125 jest dla mnie przygodą, kiedy trzeba gdzieś pojechać dalej. Zawsze pozostaje gdzieś tam z tyłu głowy to, czy da radę. Ten motocykl jest na tyle wytrzymały, że poradzi sobie z tą trasą. Zawsze jest ta chęć, sprawdzę to. Ale teraz się tej prędkości jakoś specjalnie wysokiej się nie utrzyma. Tutaj maksymalnie te 90 licznikowe, na te 95 to jest absolutne maksimum dla tego silnika. Żeby jechać tak te za jednym machem te 100, czy tam te 150 km. No bo myślę, że bez problemu takie odległości łyknie na raz. Pewnie łyknie nawet i więcej. Nie mówię, że nie, to jest motocykl, który jest tak naprawdę wołem roboczym w Indiach, a nie żadną zabawką. Jakimś tam oczkiem w głowie, tak jak to tutaj motocykl u nas jest w Polsce czy tam w Europie. Gdzie motocykl traktuje się jako zabawkę, wybryk. Coś co jest, ale jest zbędne. Oczywiście motocykl nie jest w żaden sposób zbędny. I dobrze, że istnieją. Jeszcze póki co Unia nie wymyśliła całkowitego zakazu poruszania się motocyklami pod pretekstem A. ekologii, B. wyimaginowanego bezpieczeństwa. Jeszcze nie istnieje technologia, aby upchać na przykład w tym miejscu mały zbiorniczek z wodorem, a pod spodem generator. Paliwowe nie są jakoś specjalnie ciężkie.
jakoś specjalnie cięższy od klasycznej drużyny. Chyba coś w okolicach do wyboru, więc... A zbiorniki są bodajże z równa węglowego. Widać turystów, nie mówię, że nie, ale to jest no może połowa tego, co było kiedyś, te parę lat temu. Chyba że ludzie ruszyli bardziej na tereny półwyspu, tudzież już linii brzegowej Bałtyku. Nie wiem. Nie mam też pewności, czy to sprawdzę. Zobaczymy. Być może nadarza się okazja, żeby to sprawdzić. Ale czy do tego dojdzie, niestety nie wiem. Mi się śmieje i mówi ha, ha, ha.
cieszy bardziej niż kolejny kilometr nawinięty na koła. No coś czuję, że dzisiaj pęknie 2600 km. Gdyby nie fakt tego złego samopoczucia w weekend, pewnie już dawno by pękły te kilometry 2600, a pewnie i podchodziłoby pod 700. Bo zawsze staram się zrobić minimum stówkę w weekend. Bo jednak ta stóweczka już daje tę odrobinę poczucia odstresowania się. Ale zazwyczaj wybieram takie trasy po 70 km w jedną stronę. Nabijam jakieś 150. Wtedy wracam do domu. Mało jest rzeczy, które potrafią mnie zirytować. Także to maleństwo, no nawet nie takie maleństwo w sumie, bo nóg jakoś specjalnie podkurczać pod nim nie muszę. Jakbym nad siedział na jakimś motorku zabawce. Pół godziny gadam i jadę. Najwyżej nie będziecie tego oglądać w całości. I tak się nie obrażę. I tak cieszę się, że jesteście ze mną. O, jaki ciekawy sprzęcior. Skuter z daszkiem, jakiś Peugeot. Ciekawe, czy to akcesoria, czy... Zrobił to na własną rękę. Ostatnio też, ponieważ śledzę kanał Podróże 125, też człowieka tutaj z tych terenów, zobaczyłem, że zmienił maszynę na trójkołowca Piaggio. Chyba NT3 pojemności 400.
to bardzo ciekawa maszyna, ten trójkołowiec. Już abstrahując od tego, że to po prostu jest bardzo ciekawa alternatywa dla kogoś, kto nie chce robić prawa jazdy, a chciałby pojeździć czymś mocniejszym. Ja sam może bym nie kupił takiego pojazdu, choć nie powiem, ciekawie to wygląda. Nie kupiłbym z tej przyczyny, że no straciłbym generalnie talię osy. Bo to jest jednak mimo wszystko dużo szerszy sprzęt. Może jakąś część torka udałoby się pokonać. Ale niestety istnieje duże prawdopodobieństwo, że bardziej byśmy w nim utknęli jak inne pojazdy, niż go w całości przejechali. Jadąc w korku, często się zdarza, że samochody specjalnie zajeżdżają do środka, widząc, że nadjeżdża motocykl. To jakoś tak nagminne, ale bardzo często się zdarza. Już miałem parę takich sytuacji. Co prawda nie byli to lokalni do rejestracji, były z Warszawki. Wszystkiego dobrego. Cześć.